A Verstejen po jakiemu to było? Ich Verstejen. Że rozumiem, tak? Ich Verstejen Deutsch. Brzmiało klaps na poślady. Jestem zmęczony pracując już w tej firmie. Muszę zrezygnować z mojej pracy, bo to nie jest zdrowe. Zrezygnować i wyjechać na jakiś countryside, w sensie obrzeża? Nie wiem, co to znaczy. Ale nie mam tylu pieniędzy, żeby wyjechać na wieś. Ale syf. Ulotka? To jest to! Wypożycz za darmo, jeżeli pracujesz w łaźniach. Wypożyczenie za darmo, jak pracujesz w łaźniach. Ale czego? Zadzwonię do nich. Pewnie mieszkanka. W drogę. A, czyli czynsz, nie wypożyczenie. Muszę iść po swoje rzeczy. Pokój 203. O kur... O! Sekundę, rozgrzewa się. Jest. A, to właściciel. Cuchniesz. Powinieneś się umyć. No, zły start wiadomości. Po tym, jak już przeniesiesz swoje rzeczy, spotkajmy się w lokalnej łaźni. Jest sprawa, o której chcę ci powiedzieć. Masz. To jest klucz do twojego apartamentu. Witamy w mieście. O. Spoko. Czy chcę wejść? Chcę. Oj. No, nie wygląda to zbyt dobrze, ale wstawić tu komputer i mam wszystko. Internet. Dobra, odstawmy to. Chyba trzeba po resztę rzeczy iść. Czyli teraz do łaźni. Wszystkie kartony odstawione. Będzie się potem trzeba wypakować. Oj, się zaczyna. Plakat, że ktoś jest poszukiwany. Tylko jakiś ciemny, więc nie widać. Chłop w czapce. To nie był ten na samym starcie, co palił szluga? Jak to? Jej, to nie ja. Ty, no to on, no! To jest on! Zwoń na policję? Ja chętnie, ale... Jeszcze mnie obserwuje. Nie mogę z nim pogadać. No, on jest poszukiwany, no. Od razu. A my się właśnie wprowadziliśmy. Bardzo pozytywnie. Przyszedłeś? Witam, witam! Widziałeś ulotkę, prawda? Nie musisz płacić czynszu. Jeśli pracujesz w łaźni, nie płacisz. I jeszcze jedno. Nie ma prysznica w twoim pokoju. Więc nie masz wyboru. Jeżeli tu pracujesz, możesz korzystać z łaźni pod koniec każdej zmiany. Brzmi dobrze, prawda? A mam wybór? Nie. A więc teraz zaczynajmy. Widzisz to? Proszę, zrób wszystkie zadania, które są wypisane na tej tablicy. Jeżeli masz jakieś pytania, zachowaj je dla siebie. Oj, zaplułem się. Kur. Nie jest trudne prowadzić łaźnię. Powodzenia. Klient nadchodzi. Spoko. Ręczniki mam, szampon. Którą stronę mam patrzeć? Chyba tu. Ja pierdolę. Maszynkę chcę do golenia? Ręcznik? Chwila. Masz razor. O. A, bo to kaska. Zapłacił i teraz razor. I ręcznik. Zajebiste, lubię obsługiwać ludzi tak. Miłego mycia. 29-letnia kobieta has been missing z wioski przez ostatni tydzień. Osoba, która zaginęła, ma 29 lat. Jest ob... Nawiązując do tego, co mówi policja, zaginęła od momentu, kiedy rozmawiała z kobietą,
która mieszka w pobliżu. Czyli gadała z jakąś kobietą i od tego momentu jej nie widziano. Jezus, kurwa! Czemu taka mała jesteś? Boże święty, ręczniki. Masz i kask. 100 jenów. No już. Nie podoba mi się, że jest... A, bo czerwone dla kobiet, niebieskie dla mężczyzn. Rozumiem. Ma sens. Wygląda na to, że klienci już nie przychodzą. Spacja, żeby się skimać w pracy. No to spacja na drzemuchę. Co się dzieje? Czemu krzyczysz? Widziałem coś w pokoju w sauna roomie. Czy możesz to sprawdzić? Chłop nazywa się Futa. A nie było coś jakiejś pochodnej w futanarii? Nigdy nie wiem, co to jest. Uwaga, ta strona zawiera treści przeznaczone tylko dla dorosłych. Spokojnie, nie takie rzeczy widziałem. Zobacz stronę. Co to jest futanari? Wiem, że to jest jakiś rodzaj hentai, ale nie wiem, który. Futa, kobieta z kutasem. Aha. Tak jest napisane tu. Czasami z obydwa narzędziami płciowymi. Wątpię, żeby futanari odnosiło. Aha. Futa. Tak, sprawdzę, co się dzieje w saunie. Widział coś w saunie niby. A sauna otwarta. Chłop pijany, nic tu nie ma. Coś mu się wydawało. Czy było coś tam? Przysięgam, że coś widziałem. To miejsce mnie przeraża. Wynoszę się stąd. I co teraz? Mam posprzątać? Okej. Okay. Na tej liście chyba są te rzeczy. Brush floor. A dacie mi jakąś miotłę? A jeszcze damską, bo tam przecież dziewczynka Ja pierdolę, no. Chio? Chio to ja czy ona? Dziewczyna jak ty? Aby ja gram kobietą! I ona do mnie mówi, że dziewczyna taka jak ty jest idealna na ofiarę. Żeby ją złożyć w sensie. Ja pierdolę. Take a shower? Yes. Leci? Ciepła. O. Fajnie. To jakiś z bok mnie podgląda, słyszałem to. I tu jest lustro jeszcze, skurwysyństwo no. Wszystko tylko nie lustro. Nie no. Jezusku. No nic nie da się kliknąć, no. O, ja pierdolę. Dzień dobry. Kuri. Dzięki Onion Erpo i dzięki True Shot Life. Małpa w łaźni. Czyli tą małpę widział wcześniej sauna roomie. Nie ma nic nadprzyrodzonego tutaj. Wszystko się da wyjaśnić. Witam, Dawcia. Akimura Majna. Dzień drugi. Bielizna, haleczka, skietki. No i co? I do roboty. Ja pierdolę, jak mi się nie chce. Czego chcesz i czemu masz połowę twarzy ciemną? Cień pada. Czy co? A... Ręcznik. Masz. O, już mnie podrywa. Cage mówi cześć, cześć. Przynieś mi drinka za 15 minut. Picie jakieś chcę. Zrozumiałaś? Ja pierdolę, jaki niemiły. Ego top. Widać już, że garnitur mu odpierdoliło. Ten, ko mówi, że tylko przyszła, to znaleźć swój kolczyk, który... Kolczyk to mi wydropił, skurwysyny mnie zabiły i PK. I temy mi zdropiły. Przedwczoraj. A nie, to pierścionek. Dobra, szukaj sobie kolczyka. Możesz wejść. Tajemnicza dziewczynka nic nie mówi. I stoi przed wejściem.
Maleńka, co to? Podglądała coś. Minęło 15 minut. Muszę przynieść temu mężczyźnie picie. Albo drink z alkoholem, nie wiem o czym. Czego on chce. Masz. Dzięki, Szuwi. Dobra dziewczynka. Posłuchaj. Dlaczego tu pracujesz? Nie mam wyboru. Zawsze masz wybór. Chcesz pracować dla mnie? Dziewczyna jak ty mogłaby spokojnie zarobić 1000 razy więcej, aniżeli to, co zarabiasz teraz. Co myślisz? Nie marnujmy tu twojego cennego życia. Nie jestem zainteresowana. Chore. Lepiej uważaj. Jestem tutaj miły. Jeżeli nie ja, ty naprawdę... Coś nie masz wyboru? Jakiś pierdoły, nie wiem o czym on gada. Odklejeniec. I on ma jeszcze jakieś tatuaże dziwne na ciele. Jak się przyjrzeć, to zobaczcie jak on wygląda. Jakby z jakiegoś... Co mamy zrobić dzisiaj? Sprawdzić, dlaczego rachunki za prąd stale wzrastają. Wiatra... O nie! Światła się wyłączyły. Muszę... dowiedzieć się, jak je włączyć z powrotem. Pewnie klasyczek gatunku korki wysiadły i trzeba będzie je włożyć. Pokój z bojlerem? Jest. Ja pierdolę, nie lubię ciemności bardzo. Tu jest skrzynka. Nie mam pojęcia. A widzisz, pa! Tu są kable. Kurwa, ciemny zaułek, dziewczyna sama w nocy. Nie wygląda to zbyt dobrze. Tam prowadzi kabel, lecz nie mogę tych drzwi otworzyć. Pa, tu prowadzi coś na sufit jeszcze. A to? Czy wejść? No mogę wejść. Appliance store, Witam. What do you think you are doing? No biorę klucz, bo prądu nie ma. Ale chyba mi nie da klucza wziąć. To jest ten kluczyk do skrzynki z bezpiecznikami. Trzeba jakoś odwrócić jego uwagę. Pożar! Kurwa, uciekaj! Szybko teraz. Mądre. Teraz trzeba tą skrzynkę z bezpiecznikami otworzyć. Działa. Klakson kurwa włączył. Popierdoli mnie. To nie był klakson. Jebany klakson. Chyba powinno działać, czyli teraz będzie trzeba posprzątać. Mam nadzieję, że tu się nikt nie wkradł podczas nieobecności. To chyba tyle. Clean stains on walls. Zacieki na ścianach. A czy tu czasem nie było szafy? Szafka z miotłą? Jestem prawie pewny, że była, ale to może mi się wydawało. A to tu, dobra. Ja pierdolę, niezły zaciek. To nie jest zaciek. To jest ta tajemnicza dziewczynka. Weź prysznic. Ona się patrzy na mnie. Dobra, siadamy. I bierzemy. Kurwa no! Jezus, tak dziwny klimat ta gra. Mam gęsią skórkę aż. To cień? To nie był cień.
A ta dziewuszka? Ale bonczur. Kurwa, co jest? Boże święty. Daj spokój. Ktoś bezpardonowo, bez pytania, za darmo wszedł i się kąpie. Co ty robisz? Psychopato, dawaj kaskę. A, prankster jakiś. Dobra. Ale śmieszne. Ta łaźnia jest nieczynna, tylko dla kobiet jest czynne. Spoko. Spierniczaj, Boże święty, czemu tak to szybko, nagle? Daj mi szampon! Zgredy małe. Szampon? Masz! Kulturalnie mówię, please! Szampu? Towel? A, bo ona z kimś tam idzie. Towel i kaska. O. Kultury. I wyprostuj się, bo się garbisz. I didn't look in the eyes. Co, co? Dziewczyna wydaje się być dziwna. Obgadują mnie. To chyba o mnie gadają. Nie... Ty mar... Chillat... Chillateke z Believer, Chillapin. Witaj. Dlaczego Gloomface? Jaki Gloomface? Co to znaczy Gloomface? Potrzebujesz pomocy. Ale jesteś kochana przez Chillatekesa? Fakt, że jesteś tutaj ze mną, jest tego dowodem. Dam ci to. Dusza Chillicatesa. Trzymaj to ze sobą i zawsze będziesz w pełni witalności. Nie wiem. Chillapin. Chillatekes zawsze jest z nami. To chłopiec wyznawcą jakiegoś patologicznego boga. Niektórzy nazywają go bogiem, ale my nazywamy go Chillatekesem. Rozumiem, wezmę. Jakiś amulet mi dał. Będzie się należało 100 tysięcy jenów za to. Co? Nie mam takich pieniędzy. Chillabin. Uważaj, dziewczynko. Bo Chillabin cię porzuci. Chillabin, Chillabin. Jaki kurwa Chillabin? To jest jakiś ten. Domokrążca i wpycha statuetki za 100 tysięcy jenów ludziom. Dziewczyna jak ty jest idealna, żeby złożyć ofiarę. To wszystko na dzisiaj. Zobaczmy na listę. Mówi, żeby iść po baking soda. Co to jest? Proszę. Co to jest baking soda? Proszę do. Czy nie? Czy coś się pomyliło? Soda oczyszczona? A no ta, ta. Dlaczego do sklepu ze słodkościami? Nie wiem. Ej, ty, miło cię poznać. Czy chcesz ziemniaka? Można krzyczeć. A daj ziemniaka, poproszę. Aczkolwiek mamy zasadę. You have a policy of asking a few potato questions to give you the right to eat one. Czyli muszę. Dam mi właściwego ziemniaka? Gdzie rosną słodkie ziemniaki? Na drzewach? Underwater? Dirt. Dirt. Co? To gdzie, kurwa? Na drzewach? Na pruty jest, chłop.
Chyba, że mu chodzi o bataty, ale bataty też. Jakimo. Jakimo. Underwater? No na drzewach nie rosną bataty, kurwa. To underwater? Tamy na drzewach. Nie rosną na drzewach bataty. Underwater. Aha. Cześć. Żadna z opcji nie działa. Będzie mi stał i śpiewał? Podrze się strasznie. Dobra, zaznaczę jeszcze raz underwater. Wirt! Przecież zaznaczałem to. Kiedy zbiera się ziemniaki? O kur, to tak, na pewno nie zimą. Czy słodkie ziemniaki wypuszczają kwiaty? Nie. Co? Jakie kwiaty? Kurwa. Yes. Jak wyglądają? Tulip na pewno, nie? Morning Glory? Nie, chyba Dandelion. Które? Dandelion albo Morning Glory? Dwójkę piszą. Korrekt, oczywiście, że dwójka. Bardzo dobrze się znasz na ziemniakach. Teraz finałowe pytanie, ostateczne. Jaka jest najlepsza droga, żeby zjeść słodkiego ziemniaka? Nie ma, to jest przecież subiektywne bardzo pytanie. W mikrofali na pewno, nie? Stone baked? Nie wiem. Gotowane? Nie wiem. Podsmażane na oleju. Damy czwórkę. Rąk. Jasny chuj. No to dobra. Zaznaczyłem frying oil. Microwave to na pewno nie będzie. To stone baked w takim razie. Well, well. Dowiodłaś? Nie wiem, co to znaczy. To my cream of the crop potatoes. Coś tam znaczy to. Masz. Baw się dobrze. No, w sensie, że nie zjedz go za szybko. Savor it. Mam ziemniaka. Popierdolony jesteś, wiesz o tym. To dobrze. Dobra, bo wątek zgubiłem. Co ja miałem zrobić? Młoda damo. Masz piękne oczy. Czy mogę się lepiej przyjrzeć? Tak. Wybacz mi, nie jestem w stanie wytrzymać, kiedy widzę taką lśniącą parę oczu. Jezus. Może mi gałki chcą wyłupać. No nie ma tu nic, no co zrobisz? Może jeszcze raz do nich zagadam, ej ty. Plakat, który mówi, że kot zaginął. Jeżeli ją znajdziesz, mogę ci dać specjalny prezent. Czyli mam znaleźć kota i dostanę od niej jakiś znaleźny. No nic tu nie ma, no nie będę tu siedział już, kurde. Dalej jest to zadanie? Get sweet potato, mam. Remove rust from the shower heads. Get baking soda from the candy store. No nie, no cały czas ten quest jest do zrobienia. Candy store. No to byłem i tam sody oczyszczonej nie ma. Pole minowe jak w Tarkowie? Nie, to strasznie daleko, nie wiem gdzie idę. O, wędka, use fishing rod. Na kota, rybo. Dawaj. A co to jest w ręce? Bierze coś? Chyba, że to jest ryba. Sak. To co, że już złapałem rybę? Może zapytam, czy nie widział kota gdzieś. Ej.
Zobacz, to jest Mich. Zobaczmy, kogo tu mamy. Nowa, zakładam. Witamy cię z otwartymi ramionami. Uśmiech. Pracujesz ciężko, żeby wznowić działanie łaźni. Słyszałem? Nie szedłbym tam, gdybym był tobą. A poza tym wyczuwam obecność, która za tobą podąża? Bardzo mocno, mocno rekomenduję, żebyś została pobłogosławiona w mojej świątyni. O, pobłogosław mnie swoim wielkim krzyżem. Bóg się cieszy, że słyszy to od ciebie. Uśmiech. Co ty odpierdalasz, Ter? Jesteś teraz chroniona. Póki co. Smile. Przyjdź, kiedy będziesz chciała. Kiedy będziesz tylko czuła, że potrzebujesz. Dziwne. Uśmiech. Następnym razem, jak przyjdziesz, musisz przynieść ofiarę. Pieniężną ofiarę. Albo bogowie cię opuszczą. No i Tadeusz. O, pa. Aha. Czyli muszę wszystkie rozwiesić? 6 takich? Przecież... Kurwa, Jezus. Oho. Jest! Skurwiel. Pa. Idziemy. Proszę, koteczka oddaję. Czy to twój kot? Tama-chan. Witaj z powrotem. Dziękuję ci, młodym... mężczyzno? Ja już nie wiem, o co tu chodzi. Jak to mężczyzno? Przecież to... Kurde! Przecież to... Mówili, że... Dziewczyna jak ty. Chyba, że to jest młody człowiek, o to chodzi. Młoda istoto. Teraz za ten prezent zrobiłam to specjalnie dla ciebie. Czy zajmiesz się tym dobrze? Jakaś figurka. Japanese doll. Dzięki. I dostałem jeszcze jakiś klucz do skrzyni. A klucz do skrzyni jest chyba tej. A w niej mamy sodę oczyszczoną. No i super. Idziemy posprzątać i zrobione. Ale czym ja mam to zremuwować? Aha, okej, okay, po to... Dobra, to ma sens. Zawsze jak się kąpiemy, coś się odwala, niestety. To już standard. No i co tym razem? Będzie jumpscare. Dwa bułki! Przygotujcie się, żeby się nie przestraszyć. Bo nie działa woda. A, i do sauny. Spoko. Co jest, kurwa? Czemu takie coś? Jezus Maria. Boże, daj spokój. A się akurat nie spodziewałem. Teraz. Więzienie. Jakaś dziełuszka wyskoczyła. Sob. To jest jedno zdjęcie, które mi po niej pozostało. To była moja... prawnuczka? Czekaj, co? Ona... A, to zaginęła ta dziełuszka. Lewo czy prawo? O, skór. Szampon, żel, ręcznik. Masz. Jeden. O,
body soap, mydło i szampon. Kaska. Elo. Miłego. A ty za darmo? Wszystko myślę, że bąbelką można. Co jest? Chłopak wbiega w sa... Puść go! Krzycz po matkę. E! Twoje dziecko płacze. Ktoś mu coś robi. Co się dzieje, maleńki? Moja ręka! No nie pierdol, że wsadził rękę w wiatrak. Proszę, niech ktoś mi pomoże. Moja ręka! Pomóż mi! Moja ręka, pomóż! Mamy tu jakąś apteczkę? Unclog drains? Ale przecież ja nie będę teraz... No, apteczka jakaś, bo krwawi chłopak. Trzeba pomóc, zabandażować coś, nie wiem. Opatrzyć ranę. Wodą utlenioną, cokolwiek. Kur... nie wiem gdzie. Dobra, to chuj, to nie przejmuję się nim, niech beczy. Ja robię swoje. Refill toilet paper, unclog drains. Albo po jego matkę. Gdzie ona poszła? W saunie siedzi pewnie. Co to? O, apteczka na ziemi leżała. Kto by pomyślał, że akurat na ziemi pośrodku łaźni będzie apteczka. Tak losowe te miejsca są. Masz. Działa. Ciągle boli. Matka mnie zmusiła, żebym wsadził rękę w wiatrak. Niezła pojebuska. Co ty zrobiłaś? Nie wierzę, że zraniłaś mojego syna. Nigdy tu już nie wrócę. Pierdol się. To nie ja. Coś kłamał chyba. Kto tam? Futa. Aaa. Spokojnie. Dobrze, że ktoś przyszedł. Skończył mi się papier toaletowy. Oj, mi się aż paja przypomina z korepetytorką jego. A to musiał być wstyd. Przychodzisz na korepetycję do kobiety. Zamiast się uczyć, mówisz, że z talety chcesz skorzystać. Siedzisz pół godziny w talecie i mówisz, że papier toaletowy się skończył. Uchylaj. No, to musi być kwaśna, straszna sytuacja. Czy przyniesiesz mi papieru? Jesteś mężczyzną. Co robisz w damskiej talecie? Czy znam cię? Brzmisz znajomo. Nie znasz? A to nie jest czasem ten mój właściciel? Futa? Dobra, przynieśmy mu. Papier toaletowy nasączony chili. Uratowałaś mi życie. O, teraz jest bardzo sucho. Co? Och, ach. Poszło. Jezus Maria. Ach, ty zesrał. Ucieka. Uaj, śmierdzi. Dzięki, Flipix. Unclog drains. Coś przetkać trzeba. Drains? To są drains? Jakieś rury? O, tu, pa. Odpływy. Zrobione. Wykąp się. Ten zaciek zniknął. Nie ma tego zacieku już, chyba. No, skurwa, no. O. Boże święty, no wyskocz już, trudno. Spójrz się w to, bardzo mądre. Bum. Co się może wydarzyć, co? Uciekaj! Co się dzieje?
wykrzykni pajacy. Włosy są za grube, maczetę jakąś. Nóż, nóż. Kurwa, boję się trochę. Nie lubię pod presją tak działać. Może po ten klag, młotek do sauny i tym młotkiem te włosy przedrzemy. Jo pierdolę, puść mnie. A! Dostaw. No szmata mnie goni, no. Nienawidzę, gdy uciekać. Dobra, złap mnie. Zaginęła osoba. Majna Kimura. Nie, to nie był jedyny ending. 100% dało się uciec, tylko nie wiem jak. Siostra się ze mną nie kontaktowała. Powiedziała, że była zdesperowana i skwitowała swoją pracę. Słyszałam, że udała się do tego miejsca w górach i pracowała w łaźni. Nie odbiera moich telefonów, ale może jest zajęta. Martwię się o nią. Powinnam sprawdzić, co z nią. Pójdę do jej mieszkania na noc i w nocy i porozmawiam z nią. Czyli teraz jako siostrę jej gramy. Dzień piąty, Akimura Erena. Cześć Erena, czy wszystko gra? Nie wyglądasz dobrze. Jestem pewna, że twoja siostra jest, ma się dobrze. Po prostu sobie teraz nie radzi. Erena, jeżeli potrzebujesz jakiejś pomocy, zadzwoń do mnie. Spoko, powodzenia, twoja siostra czeka. Dziwne miejsce ogólnie. Pójdźmy do pokoju mojej siostry. Siostrzyczka. Kurwa mać. Czemu jak goblin podchodzi? Co? Jesteś siostrą Majny. Witam, witam. Czy ty powiedziałaś, że twoja siostra tu pracuje? Tak, tak, pracuje, aczkolwiek jest aktualnie na wyjeździe z kilkoma przyjaciółmi i wróci za mniej niż tydzień. Czy mogę tu zostać i poczekać na nią? Tak, oczywiście. Ale pokoje nie mają łazienek. Czy chcesz tu popracować w międzyczasie, jak będziesz czekała na siostrę? Co powiesz? Możesz tu zostać za darmo, jeśli chcesz. Dobrze brzmi, zabawnie, mogę zostać za darmo i popracować. Super. Zacznijmy dzisiaj, ok? I nie martw się, że nie będziesz wiedziała, co robić. Nie jest to trudne, żeby prowadzić łaźnię. Kurwa, ten stary z boku wszystkich zamawia, żeby tu pracowali i te osoby znikają. Co on z nimi robi? Skurwol. To mam swój pokój mieć? Tak, 205. Aż to nie jest pokój zaraz obok. To nie powinno być tej dziury? Ta jest ta dziura. Ta dziura prowadzi do pokoju siostry mojej. Ute bag. Bag? A mam jakąś torbę? Dobra, odłożone i ta laleczka. Szapani z dole, tylko jest zakrwawiona. Ja pierdolę. Co się wyprawia? Wash towels, umyj ręczniki. I drewna na boiler. Grzało. Umyj ręczniki. Jak mam umyć ręczniki? Albo tam pralnia była w boiler. Nadchodzi klient. Witam. A zapłacić nie zapłaci? A zapłaci. Czekaj, co on dał? Kaska? Masz ręcznik. O. Yuan? A, 5 jenów, co? Halo. Witam. Ręcznik. I co? Paid. Zapłata. Dziękuję Cyan Lancer i Kub Zero. Dallas również dziękuję. Whiteheart dziękuję. Combo Age dziękuję. Ale masz TT.
Majna? To nie jest moja siostra? Majna Giggle? Siostrzyczka? Czy to ty? Oho, opętana. Zachichotała. Gdzie poszłaś, siostrzyczko? Poszła do ła... Co, ona będzie skakać tu? Co to ma znaczyć? Czy woda jest zimna? Czy to nie jest lodowata woda, prawda? Czy czekaj, co tu się dzieje? Czy widziałaś moją siostrę? Co? Sama tu jestem. Nie obchodzi mnie twoja siostra. Ja chcę po prostu wziąć tu ciepłą kąpiel. Nie mogę w to uwierzyć. Zapłaciłam za to. Sorry, boiler nie działa. Już idziemy naprawić. Dobra, poczekam w sauna roomie do tego momentu. Ktoś wszedł. Ty, to ta babuszka, której zaginęła wnuczka. Nie masz wiele czasu. Nie powinnaś być tutaj. Gdzie idziesz, kurwa? No. O. Do pieca. Nie wystarczy. Potrzebuję więcej drewna. Jeszcze trzy te. To chyba do lasu narobić hałasu. Wszystko działa. Podgrzewa się, powiedzmy to pani, która czekała w saunie, bo woda była za zimna. Ta, w koszulce w saunie, nieźle. Siostrzyczko! Szukałam ciebie! No nie, no ucieka, poczekaj. Gdzie biegniesz? Psychopatko stara. Halo? No i nie ma. Dobra, umyjmy ręczniki. O, unwashed towels. Może to wrzucę po prostu. Ale to jest zamknięte, a nie otworzy się, bo nie ma odprowadzacza. Ale bez sens. A nie mogę sam tego umyć, po prostu jakiegoś mydła wziąć, miski i to tego umyć. Czy wrzucić kaskę? Tak, wrzuć. I co? I ten Omikuji box? Pull. Co to? Newspaper piece A. A, fragmenty gazety. Jak całość ogarnę, to coś się wydarzy. Use fishing rod. A po co mi był ten sak? A, już wiem. Wyłowiłem to i muszę odnieść te. Jest. A może da się tak kilka razy wyłowić? Poka mi to. La 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 la. O, działa! Można zaspamować tym. To lecimy. Gdzie wędka? Zajebali wędkę. Jest! Kurwa! Jest tuba! Tylko problem jest taki, że jest to zamknięte. A nie mam klucza. Trzeba znaleźć klucz. Problem jest taki, że klucz jest mały. I gdziekolwiek on jest, to jest dość słabo widoczny. O kurwa. Jest klucz numer 203. Idziemy do apartamentu Mejny, siostrzyczki. To klucz do pokoju? No ja wiem. Ale nie byłem w pokoju siostry, bo był zamknięty. Ty. Co jest? Przez tą szparę? Czeka underneath the tatami? Czekaj, zaraz, przeszukamy tu coś. Bo zaraz będzie koniec gry. Co to? O, ziemniak, sweet potato. Dobra, tatami. Ciało siostry tam będzie pewnie. Otóż nie. Newspaper, piece i Yoko Diary. Dlaczego oni mnie tak bardzo nienawidzą? Każdy gada za moimi plecami, ignoruje mnie, kiedykolwiek do nich się odezwę. Co ja im zrobiłam? Wszystko w moim życiu jest równią, w sensie, że tam w dół spada. Póki nie spotkałam go w świątyni. On się mną zaopiekował, on mnie kocha. Powiedział, że musimy nasz związek utrzymywać w sekrecie.
Dlaczego utrzymywać to w sekrecie? Jedyne, czego dla niego pragnę, to żeby był blisko mnie. Jestem szczęśliwa tak długo, jak on... Jak mogę być z nim. Co ty... Spoko, ale to nie rozwiązuje moich problemów, bo ja potrzebuję klucza, a go nie ma tu. I co teraz? Kur... Ty! Tak mi podpowiadałeś, kra! Ona ma w pysku coś. Kurwa, zgubiłem ją. Shoelocker key. To Jankos nieźle maćkował. Udziela mu się od widzów, tak właśnie. Znaczy, nic to nie dało w sumie. Dopóki nie usłyszałem kra, to popatrzyłem. Drain tube. Jest! Udało się. Po 20 minutach mordęgi. Dawaj. Odprowadzacz do odpływu. No. A w środku będą głowy zwierząt. Dzięki Malamedii. Rzuć ręczniki. Działa. Cud. Tu. Wykąp się. To tak zawsze jest, że jest cisza. Cisza. I zaraz coś jebnie. Siostrzyczka przyjdzie ze mną prysznic wziąć. Ej, szansa druga. Piąta, 5 minut mam. Na co? Kurwa! Nie uda się. Co to? Stołki. Podsadzić się mogę, kaczka. Układaj to, co? Japanese doll, rubber duck, bath stall. Tym trzeba się gdzieś podsadzić, bath bowl. Aha, żeby dobra. To pamiętam chyba, jak to było. Pyk. A to muszę dobrze ułożyć? No nie tu. Kurwica. Skąd ja mam to pamiętać? Nie wiem. Dobra, nie wczyta, to będę patrzył. Tu już nic nie ma w tym. A nie ma gdzieś wzoru? Jakieś zdjęcia? Zajrzyj do męskiej. Aha, ja pierdolę. O jasny gwint, dobra, lecimy. Mam minutę. O kurwa, się porobiło. To było dobrze, krzesło dalej, miska bliżej. Szampon. Jedno było. Tu jest dobrze, to jest dobrze, a to? Kur. Dobra, od nowa. Nie no, cały dzień? Zrestartować? Przecież to jest fistu roboty! Dobra, już poczekajmy. 2 sekundy. Teraz mnie... Run to the apartament! Kurde. Kurwa no, ale chujnia. You died, restart. Chcę jeszcze raz, nie kończ mi gry. Jezus. Retry. Dobra, no i gites. Dobra, teraz to zrobimy. A jeszcze oszukamy delikatnie. I zrobimy tak. W której jestem talecie? Dobra, to jest damska. Wchodzimy. Co jest? Tu kaczki w ogóle nie ma.
Nie ma kaczki. To stało dobrze. Dwie miski. Nie wiem, coś tu jest popsute. Bo patrzcie, że to kompletnie inne ułożenie ma. Tu nie ma takich. A, są. Aha, tu żeby nie oszukiwać. Zobaczcie, że tu nie ma kaczuszki. Skurwy. Dobra, no to nic. Lecimy. Teraz 5 minut to będzie... Jak run to the apartament? No kurwa! Popsuli mi wszystko. Tak ciemno. Pomóż mi. A. Bum. A będzie jumpscare. 3, 2, 1. Teraz. Chujowy ending. No nie, no mógłbym tam poustawić. Co się dzieje? A, bierze moje zwłoki. Puść mnie. Ty, co ona robi? Do księdza mnie niesie? Ofiara będzie składana. Ciekaw jestem, który apartament wybrać mogłem. Albo ten 205, albo 203. Spalą mnie w piecu? Mam wrażenie, że 5 różnych endingów tu było.